I przechodzimy do części artystycznej, oczywiście mocno związanej dożynkowo. Przed nami tradycyjne obrzędy dożynkowe. Żeńcy, scena Juno. Żeńcy, scena Juno i artyści z Lublina. Zapraszamy bardzo. Zachodź, że słoneczko, już południe przychodzi, a my jeszcze żniemy. Czy tego chce ekonom, że tu pomdlejemy? Głodnemu jako żywo syty nie wygodzi. On za nami z batogiem pokrzykując chodzi, a nie wie jako ciężko z sierpem po zagonie ciągnąć się. Inna rzecz Oracowi, inna przecie wronie, chocia i Oracz chodzi za pługiem i wrona. Ważne wszelako to jest, co Oracz dokona. Nie gada głośniej, aby nie usłyszał tego. Nie widzisz, patał pasem za niej, patał pasem za nie u niego. Prędko nas, nim przelepszy mać za zły frymark za słowa. Bicz na mym grzbiecie, jam nie gotowa. Kobito! Oj, nie rada ty robisz, jako bacze. Chociaj ci nic małego w pieluchach nie płacze. Pożynaj. Nie podstawaj. Pożynaj. Nie podstawaj. Może byś wolała mego bata zażyć. Toś się doigrała. Zażywaj teraz tego, skoro ci tak śmieszno. Pociągaj za niszemi, a zażynaj śpieszno! Słoneczko, oko śliczne, oko dnia pięknego. Nie jesteś ty zwyczajów ciemiężcy naszego. Ty dzień po dniu prowadzisz jako i rok
minie, a on wszystko porobić chce w jednej godzinie? Ty czasem grzejesz, czasem wietrzykowi pozwalasz wionąć, a żeby dogodzić naszemu znojowi słoneczko oko śliczne. O, pożynaj, nie ustawa, ciągle woła, nie pomnąc, że pot mój idzie z czoła. Pożynaj, nie postawaj, a pożynaj cudnie. Jeszcze obiad nie gotów, jeszcze nie południe. To była taka bardzo krótka scenka o pracy, która odbywała się dawno, dawno temu. Na pewno są takie osoby, które pamiętają taką pracę w polu. Ciężką pracę, bardzo ciężką. Całe szczęście, że jest już inaczej, że są udogodnienia. Więc niech to tylko będzie taki rys historyczny. A teraz, proszę Państwa, dzisiaj rozpoczynamy piękny dzień, piękne dożynki, kolejny rok z tak pięknymi plonami. Mówi się tego roku, że po prostu obrodziło wszystko, oby nam niczego nie zabrakło, ale teraz, żeby uczcić te dożynki, to zaprosimy Państwa do pewnego naszego działania. Zapraszamy do Poloneza wszystkich Państwa.
Ja wiem, że państwo są zdziwieni z całą pewnością, ale wspólnie świętujemy dzisiejszy dzień, wspólnie świętujemy dożynki, zatem proszę bardzo, już zapraszamy pierwsze pary do poloneza. Państwo tak albo państwo tak, proszę bardzo, zapraszamy. Zapraszamy, podpułkownik czy major? Pułkownik, dobrze powiedziałam, podpułkownik, pamiętam jeszcze z PO stopnie. Tu nie będę ryzykować, generał. Zapraszam, panie generale, w takim razie osobiście zapraszam. Proszę państwa, tu nie ma się co krępować, zapraszamy wszystkich. Panowie, proszę bardzo, zapraszamy panie do tańca. Zapraszamy tutaj, pana zapraszam. Zapraszam. Z lewej. A my z prawej. Kto we żniwa, żniwa nie próżnował, żniwa nie próżnował, nie będzie też. Im się biedował, nie będzie też. Im się biedował, kto we żniwa, żniwa nie próżnował, żniwa nie próżnował, będzie dzisiaj z nami biesiadował, będzie dzisiaj z nami biesiadował. Kto we żniwa, żniwa nie próżnował, żniwa nie próżnował, nie będzie też. Im zimie biedował, nie będzie też. Im zimie biedował, kto we żniwa, żniwa nie próżnował, żniwa nie próżnował, będzie dzisiaj z nami biesiadował, będzie dzisiaj z nami biesiadował. Kto we żniwa, żniwa nie próżnował, żniwa nie próżnował, nie będzie też, im zimie biedował. Zapraszamy państwa, zapraszamy, dołączcie się jeszcze. Im zimie biedował, kto we żniwa, żniwa nie próżnował, żniwa nie próżnował, będzie dzisiaj z nami biesiadował, będzie dzisiaj. Proszę państwa, mógłby być taki piękny, długi korowód. Zachęcam państwa jeszcze. Kto we żniwa, żniwa nie próżnował, żniwa nie próżnował, nie będzie też. Im zimie biedował, nie będzie też. Im zimie biedował, kto we żniwa, żniwa nie próżnował, nie próżnował, będzie dzisiaj z nami biesiadował, będzie dzisiaj z nami biesiadował. Proszę państwa, wracamy się ku sobie, dziękujemy sobie pięknie za taniec. Proszę państwa, była taka część starsza, teraz zapraszamy państwa do nowszej części. Posłuchajcie, to naprawdę będzie krótko. Mam nadzieję, że się nie znudzicie, ale posłuchajcie, bo tu jest cała mądrość w takich przysłowiach. Naprawdę, nasza, słowiańska, polska mądrość w tym jest. Posłuchajcie. No i oto mamy, mili państwo, dożynki roku pańskiego 2018. Wieńczą one rok gospodarski, a dzień dzisiejszy szczęśliwie zamyka całą pracę związaną z orką i siewem. Jest zwieńczeniem najważniejszego etapu, którego celem jest zdobycie zboża, a ze zboża chleba, chleba naszego powszedniego. Dzięki ci Boże za twą pomoc. Daj, dobry Boże, doczekać i przyszłego roku rządź jeszcze. Święto dożynek jest... Zatem, święto dożynek jest niecodzienną i wyjątkową pochwałą wsi polskiej. Pochwała ta jest obecna w literaturze polskiej, począwszy od średniowiecza, aż po dzień dzisiejszy.
a także zawiera się w ponadczasowej mądrości przysłów staropolskich. Z dawien dawna wiadomo, że kto kocha wieś rodzinną, ten kocha ojczyznę. Od zawsze wiadomo, że Pan Bóg stworzył wieś, a człowiek zbudował miasto. Wsie chłopami stoją, nie panami. Już Jan Kochanowski, gospodarz na Czarnolesie, tak pisał. Wsi spokojna, wsi wesoła, jakiż głos twej chwale zdoła. Kto dobrze orze, ma chleb w komorze. Kto orze i sieje, nieprędko siwieje. I bez dwóch zdań nie masz rzemieślnika nad rolnika. Tak siali górale, pomysł, od końca do końca, przez wieś. Zasiali górale, przygo, od końca do końca, wszystko. A na polu bąbelica, bąbela, żadna mi się nie podoba, tylko ta. Tam na polu bąbelica, bąbela, żadna mi się nie podoba, tylko ta. Bąbelica, bąbela, żadna mi się nie podoba, tylko ta. Tam na polu bąbelica, bąbela, żadna mi się nie podoba, tylko ta. Mądrości przysłów polskich, proszę Państwa, obejmują pochwałę nie tylko zboża i żyta, ale także samego żniwa. Kto ma żytko, ten ma wszystko. Póki żyta, póty byta, wyrokował Mikołaj Rej. Aha. Porzekadło staropolskie tak mówiło. Przed Boga rodzicą, żyto przed pszenicą. Po Bogu rodzicy, chwyć się pszenicy. Gdzie pszeniczka? Będzie mąka. Są pieniążki, będzie żonka. Gdzie Pan Bóg sieje pszenicę, tam diabeł konkol. Pszenica w pławacie, gospodarz w skarłacie. Pszenica w maku, no, gospodarz w kubraku. Pszenica w rumianku, bywaj zdrow, kochanku. Kto we żniwa patrzy chłodu, nacierpi się w zimie głodu. A kto się nie chroni znoju, pożywie chleb w pokoju. I już Jan Kochanowski, sam gospodarz w Czarnolesie, doceniwszy trud rolnika i wagę jego wysiłku dla narodowego bytu, proszę Państwa, tak rzecz całą podsumował. W nadzieję ludzie sieją i w nadzieję orzą. Lepiku żytni, o kruszyno marna. Jakże twe dzieje ciekawe dla człowieka. Z twojemi losy, jak ściśle się splata i jasny pałac, i chruściana chata. Chleb to w tradycji polskiej i nie tylko drzewo życia. Zatem bądź zawsze z nami, szczery, dobry chlebie, od narodzin aż po kres żywota naszego. Amen.
śpiewa. Dziwa nie próżnował, dziwa nie próżnował, będzie dzisiaj cały piesiadował, będzie dzisiaj cały piesiadował. Kto we żniwa, żniwa nie próżnował, żniwa nie próżnował, nie będzie też i w zimie biedował, nie będzie też i w zimie biedował. Kto we żniwa, żniwa nie próżnował, żniwa nie próżnował, będzie dzisiaj cały biesiadował, będzie dzisiaj cały biesiadował. Proszę państwa, dziękujemy bardzo serdecznie. O, przepraszam, właśnie chciałam powiedzieć, że bardzo dziękujemy. Dziękujemy bardzo serdecznie. Wielkie brawa. Scena Juno Lublin. Widzicie państwo, że to wszystko jest na żywo. Nie ma nagrań, nie ma powtórek. Proszę państwa, mam nadzieję,